Witam wszystkich ponownie tutaj, Szehard. I tak, kontynuujemy ten koszmar po ostatnim spotkaniu Aladyna. Nie Aladyna, Dżina. Z lampy. Przechodzimy tu. Okej, tam są drzwi. Jest tutaj coś ciekawego, notatka. Jakaś igła, z tego co tam widziałem. Obyśmy nie musieli znowu przekuwać nikogo. O, proszę bardzo. Okej, została nam tutaj tylko ta... to biurko. I notatka. A za biurkiem niczego by nie schowali? Nie, no co? Aha, nie wiem co to jest. Jakiegoś rodzaju zapis? Agrippa wzywa Weyera. Weyer wciąż ze mnie drwił, zdradził mu prawdziwy cel. Jakaś klątwa. Mikstury z środka paraliżującego, trujące grzyby. W chórze znajdę takiego grzyba. Esencję należy z krwi człowieka, który umarł w cierpieniu. Pan pierwszy na publicznie na tym świecie, są może zwrotnego KRN. Okej, nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. W jednej z zadatek znajdzie się znaką miksturze w sensie trzech składników, serio. I ja mam je znaleźć, tak? Hur! Więc chodźmy pośpiewać. Okej, ja w chórze nigdy nie byłem. Nigdy nie miałem zamiaru. Pamiętam jak to było dawno, dawno, ale w podstawówce miałem lekcję muzyki. I tam był taki szkolny chór. Pamiętam, że nauczycielka, która była naprawdę głupia, to znaczy nie, że głupia pod względem, że no po prostu była nienormalna. Nienawidziłem jej. A na nieszczęście ona nauczyła mnie jeszcze plastyki, pamiętam. Przynajmniej to nie rytuał. Dobra, ona nauczyła mnie jeszcze plastyki, ale wracając do sedna. Ona robiła tak, że mieliśmy w klasie coś takiego, że każdy miał przygotować jakąś piosenkę, zaśpiewać i ona wybiera, czy ktoś idzie do chóru, czy nie. No ja bardzo nie chciałem iść do tego chóru i wybrałem sobie żałosną piosenkę, którą nawet nie powiem, i zaśpiewałem ją jak najgorzej umiałem i nie poszedłem. Tylko trzy osoby z klasy nie poszły na chór i nie musiałem przebywać z tą głupią babą więcej. To znaczy na tych dodatkowych zajęciach i siedziałem sobie w bibliotece, czytałem książki i grałem tam na bibliotecznych komputerach. To było super, to mi wyszło. Nie musiałem dłużej z nią przebywać i nie, po prostu nie wiem. Nie miałem chęci ani ochoty śpiewać w chórze jeszcze pod jej, że tak powiem, w cudzysłowie, dowództwie. No ale dobra, to stare dzieje. Dziwię się, że w ogóle jeszcze to pamiętam. Weźmy tą notatkę. 15th of August, 1839. What the fuck? No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. Ale czy to nie będzie tak, że to teraz ja stanę się mordercą? Hurry. Uwolnię cię. Tak tylko mogę wziąć nóż. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come! What the fuck? Ja mam to ciąć? Jednak mi się wydaje, że to oni nie byli mordercami, tylko normalni ludzie. Jezus.
Ja się nie dziwię, że on posłał to... ten lek zapomnienia czy coś. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Okej, to jest chore, to jest chore. Jezus Maria, się przestraszyłem. A to się tylko drzwi otwarły. O, Jezus, mam zawał. Ja nie mogę nic zrobić. To jest Daniel, dalej Daniel ze wspomnienia? Jezus, te drzwi. Okej, dzięki. Drzwi otwarte, super. A się przestraszyłem, jak się otwarły. Jezu, myślałem, że tam już pusia stoi. Ale byłyby jaja. Wow! Jezu, nie zauważyłem go, czy... Ma narysowane to, a ja mam 4 lat? Nie mam. Nie mówcie mi, że będę musiał go ciąć. Jezu, tam następny jest. Jak będę musiał ciąć... Zaraz, zaraz. Chodź tu. Ja słyszę kopi. To moje kroki? Nie. Dobra, spadam stąd. Daniel, byłeś kiedyś poryty. Ja ci... Chór, główny hol. Okej. Nie wiem dlaczego, ale... Dobra, gra mi wywaliło. Od razu powiem, że mi grę wywaliło. Ale to jest czerwone. Nie wiem, to jest czerwone, tak? A to jest chore teraz. It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Okay. Trochę ten głos Aleksandra przypomina z Penumbry gościa, który siedział w głowie głównego bohatera. Jest tak ciemno, że praktycznie ja nic nie widzę. Będzie ciężko mi się tu odnaleźć. Gdzieś na rośle. What the fuck? Okej. Drzwi. Fu. O nie, co tam jest? Czy tam stoi? Fuj. Jesteś, możecie ze mnie zejść? Dzięki. Jeszcze nie spotkałem jeszcze chyba w życiu Sanity Potion. Okej, spokojnie, kobieto. Jezus Maria. O Jezu, aż mnie bark zabolał. O kurde. To było niedobre. Fragment kuli. Jej! Mamy kulę. Jedną. Fragment. Ale to było chore. Czyli już wiem, że... O Jezu, bark mnie boli. Czyli wiem, że jak chcę zdobyć kulę, muszę się przestraszyć cholernie. Aha, nie mam świadomości. Poczytalności. A przydałoby się ją jakoś zdobyć.
No, popatrz sobie na sieczki. Już lepiej? Bo ludziska tak się grać nie da. Jak jest taka podświadomość. Może, nie wiem, napijcie się teraz herbaty. Zjedzcie coś, jak macie przy sobie. Możecie... Myślałem, że to się... Możecie iść do łazienki. Nie wiem, możecie coś zrobić przez... ten czas, kiedy on jest niepoczytalny. Bo tak się grać nie da, to jest opóźniona jest reakcja myszki ekran. On musi po prostu przemyśleć wszystko. Na spokojnie, wmówić sobie, że nic się nie stało. Prawda, Daniel? Nic się nie stało. Po prostu do jasnej cholery się uspokój, bo ja już się uspokoiłem. Nie wiem, masz, zaświeć sobie, jeśli ci coś pomoże. No i dobra, już jest lepiej. Skąd takie narośle? Okej, mamy jeden fragment kuli. Jest progres. Mamy most, przez który przejdę. I pójdę w lewo. On tu gdzieś jest. On tu gdzieś jest. On tu gdzieś jest. Nie wiem, ile razy to będę powtarzał, ale on gdzieś tu jest. O, dzięki, znowu mnie karaluchy obrazły. Dobra, już zniknął. Po muzyce można poznać, czy on jest, czy nie. Ale wielki ten korytarz. Jeszcze jedno odbicie. Tam są drzwi. Jest grzyb? Grzyb jest dość miękka, nie da, chyba da się rozerwać. To rozerwuj. Jej! Mamy grzyb. Co? Krowa? Czy co to jest? Ja wiem, co to jest. To było takie narzędzie tortur średniowieczne. Tam się wkładało człowieka i się podpalało to pod nim. A tutaj wychodził z jej pyska chyba. No, z pyska. Ten cały dym. To by było chore. Nie wyskoczy nic? Okej. Gdzieś to tam szło. A chyba on tak zrobił, że krzyki tam idą, tak? O Jezu, mogę odpalić. Jezus Maria. Jestem cały mokry. A jest tutaj coś pożytecznego? Kula! Nie otworzę tego teraz. To było straszne. A powiem wam, że się nie sądziłem, że ja się tak potrafię wydzierać.
pewnie mam przejść po kolumnie. No właśnie. Bo musisz najpierw na nią wejść, Daniel, żebym mógł... No co jest? O, właśnie. Jezu! Jezus Maria! Nienawidzę tej gry. Serio? Kiedy idzie w tamtym kierunku. Dobra, Wiska, ja mam dość na dzisiaj. Ja mam na dzisiaj dość, naprawdę. Więc dzięki wam za oglądanie i cóż, do zobaczenia w następnym materiale. Na razie. I cóż, mam nadzieję, że nie zapomnieliście wyciszyć słuchawek przed oglądaniem mnie i on sobie już tam poszedł. Dobra, ja mam na dzisiaj dość, naprawdę. Ja już się tyle razy przestraszyłem, że ja mam dość. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.